tym filmie wziąłem udział w wydarzeniu zwanym Igrzyskami Śmierci. 100 graczy walczy o przetrwanie na średniowiecznej mapie. W rozgrywce zostało przydzielonych 5 liderów, którzy będą zbierać wojowników do swoich dystryktów, aby końcowo wygrać całe igrzyska. Ale aby nie było nudno, co jakiś czas będziemy doświadczać różnych wydarzeń. A moja historia na igrzyskach zaczęła się w następujący sposób. Halo? 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 Dobra, zaczęło. Nie ma. Nic nie mam. Ciastka. No i tyle by było. Dobra, uciekam. Gdziekolwiek. Dobra, tam idzie najmniej osób. Trzeba uciec jak najszybciej z tej wyspy. I najlepiej znaleźć jakichś sojuszników. Dużo osób. Póki co wolę się trzymać sam. Bo oni już by mogli mnie zabić. Jakieś baraki. Póki co nie chcę zbytnio nawiązywać relacji z nikim. Idę po to jedzenie. Dobra, tam było kowadło, je by też wypadało zebrać, ale póki co trzeba wziąć to jedzenie. Z tego co wiem, to zdrowe mięso niestety zatruwa. Teraz, że jesteśmy w średniowieczu. Po zebraniu jedzenia wróciłem z powrotem do zamku, co mogło być jedną z najgorszych decyzji tych igrzysk. Ogółem nieprzypalone rzeczy trują. Ma to jakiś sens, ale nie zawsze. Okej. Jest jeszcze to kowadło? Nie mogę. No nie, dobra, wezmę te piece. Tak jak sobie myślę, to mogę jeszcze zwiedzać ten zamek, póki nie ma PvP. Dobra, ale tu jest kowadło już. I są żelazne narzędzia. Biorę wszystkie. Żeby inni nie mieli. Aż w końcu doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Kolego, w tym momencie oddajesz 5 serc albo umierasz. No dobra, to czekaj, jak to się robi? Poczekaj. Jesteś od Kofiksa? Nie. A, okej. Okay. Dobra, jak to się robi? Ukośnik wypad. Albo wiesz co, taki mił... O nie, tego. Dobra. Na szczęście tym razem udało się uciec. Jednakże odrzuciło mnie to od dalszego zwiedzania zamku i poszedłem eksplorować świat. Gość masy, to już jest PvP, nie było żadnego ogłoszenia. Dobra, nie mogę jednak chłopić sam. To było niebezpieczne. Zbliżam się już raczej do struktur. Na pewno póki nie znajdę drużyny. W tym miejscu wystąpił mały incydent. Żeby nie mieszać w filmie, uznajmy po prostu, że zebrałem to żelazo i wyszedłem na powierzchnię. Dobra, let's go. Rozgrywka zaczyna się na nowo. Okej. Dobrze byłoby mieć jakieś sojuszników. Tam jest spawn. Trzeba się orientować. Tam są te pola. A tu jest gość. Słyszę kogoś. O, ile ludzi! O! Co jest? Jakiś chłop. Stój! Stój! Zostawcie mnie! Ale czekaj, nie, czekaj. Ja już znam te oferty. W tym momencie wiedziałem już, że muszę dołączyć do jakiegoś dystryktu. I dołączyłem. W tym momencie zaczął się pierwszy event. Event ofiara polega na dostarczeniu 10 skóry na środek mapy.
Klucz jest w tym, że każdy gracz dostaje po 5 skóry i to gracze muszą między sobą umówić, kto dostanie resztę skóry, aby nie stracić życia. Ja swoją skórę podarowałem mojemu liderowi Nokedowi, przez to straciłem swoje pierwsze życie. Na środku spotkaliśmy inne dystrykty. Dosłownie z każdym dystryktem mieliśmy słabe relacje, oprócz dystryktu czwartego, czyli pomarańczowego. Przedstawię wam aktualne relacje dyplomatyczne wszystkich dystryktów. Dystrykt pierwszy kooperuje z dystryktem drugim. Są w neutralnych relacjach z dystryktem zielonym. Zieloni są w pozytywnych relacjach z dystryktem pomarańczowym oraz w złych relacjach z dystryktem żółtym. Zatem jak widać, jedyne szanse na korelację mieliśmy z dystryktem pomarańczowym. Oni są mocni. Nie pomagamy im. Muszą sami uciec. Niech idą na środek. Jakie? Ten... Twórki. Chłopaki, jest ważna sprawa. Poczekajcie. Kapix, poczekaj, jest sprawa. Dobra, Kapix. Dobra, Kapix, chodź tu. Chodź tu, Kapix. Dobra. Jest taka akcja, że inne dystrykty są ze sobą sprzymierzone. Tak. Na pewno pierwszy dystrykt jest zjednoczony z drugim. Tak, a trzeci? To oni też chyba. No właśnie, i oni są razem, także myślę, że bardzo rozsądnie by było, gdybyśmy my również się zjednoczyli. Chociaż, żeby po prostu się nie bić. Końcowo udało przekonać nam się Kapixa i od tego momentu byliśmy sprzymierzeni z dystryktem czwartym. Chwilę później uciekliśmy razem ze spawna. Zbrojeni od nas, chodźcie, musimy się uzbroić. Właśnie, jesteśmy takimi tchórzami trochę. Szukać żelaza. Okay. To samo zrobię. Idą. Nasi. Dobra, nasi. To nasi. O, no, nasi. Ej, ja już miałem lata, co jest. Cześć. Ile masz? Po godzinie uzbrajania się nadszedł czas na wielki event. Zrzut zaopatrzenia. Pika i czwórka nas nie bije. Dobra, zieloni, pomarańczowi. A tutaj jest teraz PvP? Teraz tak, jest PvP. Chodźcie na ten zrzut. Chyba, że... Dobra. Czekajcie, chodźcie. Chyba żebyśmy sprawdzili zielonych i zabili zielonych i bili im już plecy, bo ich wykończyli. Zieloni by nas dobili potem. Zielonych jest czwórka, nie? Ale by ten czerwoni by nas, jakby pomarańczowi by nas ten odwet, nie? No chyba, że pomarańczowi woleliby z nami, bo wiedzieliby, że nie mieliby szans. No dobra, chodźcie po prostu i teamujmy się z nimi, spłyniemy jak najwięcej rzeczy ze zrzutu, nie? Nasz. Halo, my jesteśmy z wami. Halo. Spokojnie. Dobra, ej, od razu bijemy i czy jak to jest? Rozdzielą cicho, się. Wszyscy cicho. Cicho, teamy się rozdzielą. Nie dawajmy na sobie poznać, że jesteśmy w sojuszu. Niech teamy się rozdzielą. Niech oni myślą, że nie mamy sojuszu. Dobra. I ja słyszałem, tam się w nich oni... na 3-4 wszyscy. Dobra. I w końcu doszło do największej batalii na serwerze. Do góry! Ręce! Do góry! Piu! Łapy! Piu! Dobra, broń! Zabiłem! Nice. Dawajcie dalej! Uszujcie! Dobra, używam serca na razie, ten... Leżał. Mamy zrzut, Ej, weź ktoś... Dobra. Dobra, to zrzutu. Dobra, defensywa. Zabiliśmy dwóch. Przejmujemy ich budowę. W tym momencie stwierdziliśmy, że stawiamy wszystko na jedną kartę i zdradzamy drużynę zielonych. Dawajcie na Neska! Wszyscy Neska! Co, bo jakby... Niestety jednak pomarańczowi postanowili wesprzeć drużynę zieloną. Kapix. Micza. Jak coś, ja użyłem tych dwóch serc. W razie czego w bazie ten... z serkiem się tam... Zbiją nas jak coś. Ej, piątki, co to ma być? Czemu zabiliście naszego? On nas, na nas się rzucił. Nie, bo ten, nie wiem. Nas zrzucił, zaczął nas bić nagle, Nesk. Tak, to na pewno? To była obrona. A? Tak. No naprawdę! No! Kapis. Ej! To nie wydaje mi się, panowie. Nie wydaje mi się, że na nas zrzucił. No właśnie. Nie wydaje mi się. Dawajcie!
Bo lepiej, to lepiej.